Szczęść Boże Państwu! Dzisiaj witamy się w takim bardzo intrygującym trójkącie. Marek Zaremba, ksiądz Mateusz Dudkiewicz. Jesteśmy w studiu z księdzem Mateuszem. Marek zdalnie z domu, choroba nie wybiera, także jego dopadła. Witaj, Marku! Witam serdecznie, szczęść Boże! Szczęść Boże! Przed nami Serce Słuchające, to już trzeci podcast, trzeci tydzień wspólnie rozpoczynanych rekolekcji Serce Matki. No i zaczynamy od Magnifikat? No, myślę, że warto przytoczyć tutaj kolejny krok magnifikatowy w naszych rekolekcjach, aby zbliżyć się jeszcze bardziej do Serca Matki. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Co ty, Mateusz, na to? Jeżeli mamy głosić wielkie rzeczy, które czyni Wszechmocny, to trzeba wciąż być blisko Pana, żeby być blisko Niego. Trzeba nam właśnie tego serca słuchającego, którego chcemy uczyć się od naszej matki. I dlatego też w tym drugim tygodniu naszych rekolekcji w sposób szczególny chcemy zatrzymywać się na liturgii słowa mszy świętej. Ja myślę, że my mamy problem z dostrzeganiem tych wielkich rzeczy, które uczynił nam Wszechmocny. My raczej myślimy: Panie Boże, ale ja Cię prosiłam o to, o tamto, o siamto, a Ty nic, Ty w ogóle mnie nie słuchasz. Jest takie doświadczenie rzeczywiście, natomiast właśnie znajomość Pisma Świętego, znajomość tych wszystkich historii służy też temu, żeby zobaczyć, że Pan Bóg wszystkich naszych modlitw wysłuchuje. Czasem mówi po prostu nie i albo poczekaj jeszcze troszeczkę i na pewno każdy z nas jest w stanie się nawet z tym takim buntem i też niezadowoleniem z tego, co się dzieje w tekstach biblijnych, jakoś odnaleźć, bo przecież chociażby cała księga psalmów, tam jest cała paleta naszych różnych emocji, naszego niezrozumienia też tego, co się dzieje. Ale myślę, że Słowo Boże może nas przeprowadzić także i przez ten stan. Marku, jak to jest z tym zobaczeniem w swoim życiu tego, co faktycznie każdego dnia czyni nam Wszechmocny? Czy człowiek jest gotowy, żeby to zobaczyć? W tym pięknym wersecie z Magnifikat wybrzmiewa w moim sercu coś takiego, że właśnie kształtując niezwykłe piękno niepokalane, Bóg pragnął także nam pokazać, do jakiego piękna nas przeznaczył. I tu jedno z wezwań w tym tygodniu litanii loretańskiej, bodajże we środę, mamy Matko Dobrej Rady. Tutaj Maryja jest jako ta doradczyni w tych takich sprawach przyjęcia Słowa Bożego. Ja ostatnio użyłem takiego trochę niebezpiecznego słowa enzym trawienny, kiedy rozmawialiśmy o tym, że Maryja nam pomaga strawić też te duchowe pokarmy, które Bóg dla nas przeznaczył, ale nie bójmy się wejść głęboko, ponieważ mamy wyjątkowego błogosławionego od niedawna, Carlo Acutisa. Ja tu chciałbym przytoczyć tą drogę tego 15-latka, kiedy w tych naszych szalonych czasach, kiedy korzystają z potężnej mocy mediów, czasy obecne niestety nie pozwalają, aby człowiek myślał samodzielnie. Tutaj ten młodzieniec pokazuje, że staje się świętym w ekspresowym stylu i nazywa tą drogę autostradą przez Eucharystię, czyli Eucharystia bez słowa jest też niekompletna. Dlatego bardzo mi się podoba ten pomysł, że Mateusz nie tyle wplątał, co zakotwiczył liturgię w tym tygodniu, abyśmy jeszcze głębiej poznawali właśnie tajemnicę słowa, które prowadzi nas do ostatecznego spotkania z żywym Bogiem w Eucharystii. Ale mówisz o mediach elektronicznych, że one nas odciągają, mieszają nam w głowie, ale już sam Carlo przecież świetnie wykorzystał media elektroniczne do tego, by o Eucharystii, o cudach eucharystycznych wieść rozeszła się po świecie, a nasze rekolekcje w końcu też mocno dzięki mediom elektronicznym, szeroko rozumianym, funkcjonują w świecie, nie są zamknięte tylko i wyłącznie do jednej wspólnoty parafialnej, do jednej nawet rozgłośni radiowej, ale dzięki możliwościom tych mediów elektronicznych są wszędzie.
No i to właśnie jest cel mojej wypowiedzi. Chciałem postawić właśnie taki wykrzyknik przy tym, że błogosławiony Carlo Acutis wskazuje nam właściwą drogę we współczesnym kościele. Dzisiaj wielu wierzących ma poważne trudności, no, z obrzędowością wiary. Odrzuca oficjalnie lub nawet skrycie rytuał, który przez wieki kształtował się wokół wiary. No, te wszystkie treści piękne właśnie tutaj, nawiązując do psalmów chociażby, liturgii ogólnie całej, ten sposób celebrowania, przekazywania nam od pokoleń. No dzisiaj rytuał ten z wielką troską jest przechowywany i pielęgnowany w kościele. Natomiast jego krytycy mówią, że często im to ciąży, ogranicza wolność, lekceważy taką osobistą kreatywność, nie odpowiada na potrzeby dzisiejszych czasów. No i osoby te często zdają się chętnie przyznawać do Chrystusa, przepraszam, ale mają trudności w akceptacji tych sposobów, w jaki Kościół stara się nawiązać z nami kontakt. No i tu na pewno Mateusz będzie miał coś więcej do powiedzenia. Skoro mówimy o tych słowach z Magnificat, a jego imię jest święte, to właśnie Pismo Święte pokazuje nam to, w jaki sposób możemy się rozwijać, właśnie słuchając Bożego Słowa i głosić to święte imię Boga. Przypomina mi się ta taka zasada, która mówi o tym, że jeżeli chcemy się rozwijać, bo dużo teraz też mówi się o takim rozwoju, o tym, żeby dobrze zarządzać czasem i tak dalej. Więc jest taka zasada, która mówi o tym, że jeżeli chcesz robić krok do przodu, staraj się o to, żeby ciągle przebywać z kimś mądrzejszym od siebie. Być może jesteś na kwarantannie, w izolacji przebywa, to nie mam jakby piękniejszego sposobu na to, żeby przebywać z kimś mądrzejszym od siebie, jak właśnie razem z Maryją rozważać Słowo Boże. Będziemy też mieli to wezwanie, co prawda nie w tym tygodniu, a w kolejnych, Stolica Mądrości. I właśnie z Duchem Świętym otwieramy się na Boże Słowo. Myślę, że to jest też taka wskazówka praktyczna też, żeby przed samą liturgią Słowa też westchnąć do Ducha Świętego. Są kościoły, w których jest chwila wprowadzenia, czy jakiś komentarz, który nas zachęca do tego, ale niezależnie od tego, czy jest taki komentarz, czy go nie ma, warto pamiętać o tym, żeby właśnie wraz z Duchem Świętym otwierać się na Słowo Boże w liturgii. No właśnie, bo to serce słuchające ma w jakiś sposób podział liturgii symbolizować liturgię słowa. Liturgię, kiedy powinniśmy słuchać, ale usłyszeć, nie tylko słuchać, tak jak dzisiaj bardzo często słuchamy, jednym uchem wpada, drugim wypada, do mózgu nie dociera. Tutaj clue jest w tym, by usłyszeć, bo jeśli będziemy tylko słuchać, to niewiele z tego wyniknie. Dokładnie tak, i tutaj Maryja jest dla nas wzorem, bo ona nie tylko słuchała, nie tylko usłyszała, ale też rozważała w swoim sercu, zadawała pytanie. I wtedy, kiedy nie wszystko też było jasne, nie wszystko było przecież zrozumiałe, potrafiła zaufać i wypełnić wolę Bożą. I to jest problem, zaufać i wypełnić rolę Bożą, jak nie rozumiem. Ja muszę wiedzieć, dlaczego coś będę robić, jak mam robić, jak nie wiem po co. No i dlatego potrzeba takiego właśnie wpatrywania się w Maryję, jakoś też wczucia w te sytuacje. Mnie się zawsze w tym kontekście przypomina to, co się wydarzyło w Betlejem, bo przecież ona miała obiecane przez anioła, że będzie matką wcielonego Syna Bożego. Gdzieś ten dialog się dokonał i myślała, że to się będzie właśnie spełniało. Nie wszystko rozumiała, ale powiedziała fiat. A później się okazuje, że w Betlejem nie ma miejsca w gospodzie. Swojego syna musi położyć w żłobie. I to w ogóle nie wyglądało jak narodziny gwiazdy, że się odniosę do tytułu filmu. Ale właśnie, co ona wtedy przeżywała? I po to jest też ten czas naszych rekolekcji, żeby zobaczyć, jak Maryja sobie z tym poradziła i też ją poprosić o to, żebyśmy potrafili, no pomimo wszystko, pomimo tego, że gdzieś zewnętrznie nie wygląda to tak, jakbyśmy chcieli, nie wygląda to na narodziny gwiazdy, nasze życie też nie jest jakieś wybitne, ale jednak zaufać i Pan Bóg daje inne znaki,
bo oprócz tego, że był ten żłób, no to nagle się pojawili mędrcy ze wschodu, którzy przychodzą z darami i Pan Bóg najpierw przychodzi ze prości ludzie znakami. i myślę, Tak. że to też jest bardzo ważne, że najpierw pojawili się pasterze, ci, którzy przyszli z tymi bardzo podstawowymi rzeczami, bo przecież wiadomo, że w drogę Józef z Maryją wzięli jakieś jedzenie, ale będąc w Betlejem już mieli nadzieję na gospodę, na to, że gdzieś tam będą mogli normalnie już funkcjonować, a tutaj nagle warunki, nawet nie dzisiaj, w ogóle zupełnie odczłowieczające. Dokładnie i właśnie to też pokazuje to Boże działanie, że On potrafi pomimo tych różnych okoliczności jednak działać i być wierny swoim obietnicom. A ja tu jeszcze wrzucę kamyczek do kapłańskiego ogródka. Liturgia słowa to jedno, my słuchamy tego, co na dany dzień jest przeznaczone nam ze Starego, Nowego Testamentu, ale dopełnieniem jest kazanie. I byłoby wspaniale, gdyby w tych kazaniach teksty, czasem nie do końca zrozumiałe, nawet te z Nowego Testamentu, przecież bardzo wielopoziomowe, wielowarstwowe, niosące ze sobą wiele nieoczywistych przesłań, były tak rozkładane na te części pierwsze i łopatologicznie nam tłumaczone, wkładane do głów. Wtedy na pewno byłoby nam łatwiej. Dokładnie, przyczepię się tutaj do słówka i odniosę się do anegdoty. Nam na homiletyce bardzo jasno profesor wytłumaczył, jaka jest różnica pomiędzy kazaniem a homilią. Mówi, kazania głosi proboszcz, a homilię wikarz. I właśnie przepisy liturgiczne mówią bardzo jasno o tym, że homilia powinna być wyjaśnieniem, jakimś takim pogłębieniem, wytłumaczeniem tego Słowa Bożego, które usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, w psalmie, w drugim czytaniu, jeśli jest w Ewangelii. I właśnie tym się różni też homilia od jakiegoś tam kazania tematycznego, że homilia jest tak bardzo związana z tą liturgią słowa, która jest czytana. Jest zachęta w przepisach liturgicznych do tego, żeby każdego dnia mówić chociażby krótką homilię, która będzie właśnie komentarzem, takim pogłębieniem tego Słowa Bożego, które słyszymy. W bielskim Sacré-Cœur stosujemy się do tego zalecenia i w tygodniu, niezależnie czy to jest 6:15, czy 8, czy 18:30, taka minutka, dwie minutki komentarza. Ważne jest też to, o czym mówią przepisy też bardzo jasno, żeby zachować chwilę milczenia na taką właśnie medytację tego Słowa Bożego. Nawet jeżeli właśnie nieraz stosuję taki wybieg, że jak już albo nie wiem, nie zdążymy się przygotować, albo zupełnie wydaje mi się bezsensowne to, co chciałem powiedzieć przez tę minutę, to rozważmy Słowo Boże w chwili ciszy. I wydaje mi się, że ta chwila ciszy jest tak bardzo ważna, żeby to usłyszeć. No, mnie osobiście denerwują takie sytuacje, w których oto Słowo Pańskie zlewa się, przedstawmy Panu Bogu nasze prośby. Jedno z drugim się zlewa i ani słowa komentarza, ani też właśnie tej chwili ciszy na to, żeby to Słowo Boże właśnie rozważyć. A propos tego, co mówiliśmy, nie tylko usłyszeć, ale żeby wprowadzić w życie, trzeba rozważyć, trzeba się zastanowić, jakoś pogłębić. Żeby to echo słowa, które niesie się po kościele od mikrofonu do jednego, drugiego, trzeciego, piątego głośnika, zdążyło faktycznie dotrzeć do naszej głowy i w niej pozostać. Marek, my karmimy się Słowem Bożym. Jak to jest z tym karmieniem ducha? Bardzo ciekawy jest dzisiaj ten podcast w ogóle, no bo wiara oderwana od rytuału, lekceważąca miejsce i czas spotkania z Bogiem, wręcz no, stroniąca od tych spotkań takich intymnych, no, ona rychło może się ześliznąć w taką sferę takich osobistych fantazji. To, co właśnie Mateusz pięknie mówi, że ten moment tej ciszy, z której owocuje nasze serce po homilii, jest jednym z najważniejszych i ta dynamika mszy prowadzącego jest tutaj niezwykle cenna, dlatego aby nawiązać tą relację z Jezusem. Mi tutaj bardzo się podoba ten trójnóg, na którym opiera się błogosławiony Carlo Acutis, bo on wspomina właśnie w tej swojej relacji, kim jest dla niego Jezus. Przede wszystkim jest przyjacielem, po drugie nauczycielem, a po trzecie zbawicielem.
To się wszystko zaczyna od przyjaźni dwóch osób, dwóch serc, tak? Tak jak te nasze poprzednie rekolekcje, dwa serca. Tam chodziło o tą głębię, o tą tajemnicę tego spotkania. I tutaj właśnie ta przyjaźń jest moim zdaniem najważniejsza. I miłość zawsze jest wyższa i większa i głębsza, jeżeli chodzi o prawdziwą sytość w Bogu, niż czasem tylko takie odhaczanie tej liturgii codziennej, tak? No bo tutaj musimy postępować w tej drodze, tak jak z żywieniem, no w procesie leczenia nie wystarczy wysłuchać lekarza. Trzeba zastosować jego wskazania, trzeba gotować zdrowie, zażywać leki i tak dalej, i tak dalej. Tu jest też bardzo podobna analogia, która osobiście w moim życiu się sprawdza, czyli ja no, staram się też weryfikować w moim sercu wzrost tej relacji przyjaźni. Czy to serce jest wykarmione pustym słowem, czy faktycznie to słowo mnie przemienia, czy to słowo daje światło ludziom, których ja też spotykam, czy ludzie przy mnie się zmienili w ostatnich latach na lepszych, czy jestem ostatecznie człowiekiem dobrego wpływu. Mówiłeś o dwóch sercach, wspominałeś poprzednie rekolekcje. W tym tygodniu właśnie będziemy mieli to spotkanie dwóch serc. Są dwa wyzwania, Matko Stworzyciela i Matko Zbawiciela, czyli te dwa serca będą mocno obecne właśnie w tym tygodniu. Tak, ja też nawiążę do wtorku. Mamy piękne wezwanie, Matko Przedziwna, módl się za nami. Tutaj też wspominamy cudowny dar, który Kościół otrzymał, cudowny medalik, tak? Tutaj też warto przypomnieć, aby też tak trochę rozdmuchać różne takie magiczne rzeczy, że właśnie no, te słowa, które padają z ust Maryi, tu warto je przytoczyć, właśnie promienie, które widzisz spływające z moich dłoni, są symbolem łask, jakie zlewam na tych, którzy mnie o nie proszą, tak? I to jest też bardzo ważne, żeby umiejętność tej rozmowy, tego dialogu była do, no właściwie ukierunkowana, musi być nasza prośba, musi być nasze pragnienie, serce, tak? Otwarcie się na te łaski. Bóg jest bardzo skory i hojny. Lubię przytaczać też słowa z dzienniczka świętej Faustyny Kowalskiej, kiedy Pan Jezus prosi, aby zapisała w nich: smucą mnie dusze, które proszą o mało. I a propos tych dwóch serc i tego wezwania Matko Stworzyciela i Matko Zbawiciela, to właśnie w liturgii słowa sobie uświadamiamy, że to jest spotkanie we wspólnocie, ale właśnie dwóch serc. Przepisy mówią ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego w 29 punkcie dokładnie. Mamy tam napisane tak. Gdy w kościele czyta się Pismo Święte, sam Bóg przemawia do swego ludu, a Chrystus obecny w swoim słowie zwiastuje Ewangelię, że kiedy właśnie czytana jest Ewangelia, sam Chrystus mówi i my dzisiaj nie mamy tej możliwości, żeby siedzieć nad jeziorem Genezaret i się wsłuchiwać, tak mogą powiedzieć niektórzy z żalem, rozgrzeszając się troszeczkę, no to trudno, ale właśnie nie, mamy możliwość i mamy tak naprawdę jeszcze większe możliwości, bo przecież słuchamy jednej, drugiej przypowieści, jakiegoś krótkiego fragmentu, ale ciągle mamy do dyspozycji całe Pismo Święte, mamy cały kontekst, możemy patrzeć na te wszystkie opisane wydarzenia też z tej perspektywy już popaschalnej, więc jesteśmy tymi małymi ludźmi gdzieś tam siedzącymi na barkach olbrzymów, więc tutaj Matka Boża jest tą pierwszą słuchającą, jest tą pierwszą wierzącą, która jest dla nas właśnie wzorem tego osobowego spotkania ze Słowem Bożym. I tak jak zadałaś mi to pytanie od tej strony kuchennej, powiedzmy, to taka kuchnia kościelna, jak ja to też lubię podlewać moje przepisy kościelnym sosem, to tutaj też warto właśnie wejść w tą tajemnicę też Słowa Bożego właśnie, że no, weryfikacją naszych zdolności kulinarnych jest zapraszanie gości, czyli też smakowanie się wspólnie tym Słowem. Dzisiaj mamy też z tym problem, karmimy się ze smartfonów potężną lawiną różnych słów, tekstów, obrazów, natomiast no, trudno nam jest zapamiętać wiele słów, które bardzo są pomocne w tej walce duchowej w codzienności. Ja to nazywam ewangelizacją kontekstową, czyli też umiejętność no, zarządzania w naszej pamięci Słowem Bożym i wykorzystywania go w konkretnych sytuacjach. Szczególnie no, ja mam też dorosłe dzieci z Adrianą, 22 i 26 lat. I bardzo dużo problemów rozwiązaliśmy właśnie przez Słowo Boże. Chociaż jeszcze nie wyszły za mąż, dodajmy.
Kiedy nie potrafię sobie poradzić z jakimś problemem, bardzo często odnoszę się do Ewangelii, tak? Ja pamiętam różne wersety ciekawe i czasem to pozostaje absolutnie sprawa niezałatwiona, ale po 2, 3 dniach córka przychodzi i mówi: tato, miałeś rację, faktycznie, no to chyba trzeba tak poprowadzić, a nie inaczej. Moje argumenty nie były właściwe, ale Słowo Boże, które poznałem, które stosuję, ma większą moc niż moje świadectwo nawet życia i tego trzeba się uczyć przede wszystkim na Eucharystii, abyśmy karmili nasze serce i aby ten pokarm w nas pracował, żeby był przyswajany i żeby przynosił konkretne owoce. Pierwsza weryfikacja przyszłego zięcia dokonuje się właśnie przy stole. I kiedy przychodzimy na Eucharystię, musimy mieć też właśnie świadomość tego, że przychodzimy jakby do dwóch stołów, że jest stół Słowa Bożego i chce się właśnie nakarmić z tego stołu i stół ofiary i uczty Jezusa Chrystusa. To ta liturgia eucharystyczna, o której będziemy mówili w kolejnych tygodniach. Ale właśnie, jeżeli chodzi o liturgię słowa, to jest to, o czym mówiliśmy sobie wcześniej, żeby mieć takie nastawienie, że niezależnie od tego, kto będzie miał homilię, niezależnie od tego, co tam się dzieje, ile razy już czytałem tę Ewangelię, to żeby mieć takie nastawienie właśnie serca słuchającego. Panie Boże, co chcesz mi dzisiaj w mojej aktualnej sytuacji powiedzieć w sobotę, kiedy przychodzę, kiedy mam dużo do zrobienia, albo kiedy już dużo zrobiłem, kiedy mam takie, a nie inne problemy. Co ty chcesz mi powiedzieć? I właśnie Pan Bóg mówi do nas przez to żywe słowo w czasie liturgii słowa i mieć takie nastawienie, że przychodzę się nakarmić. To może być jedno zdanie, to może być jedno słowo, to może być jakiś fragment, niekoniecznie zawsze z Ewangelii, może to być psalm, może to być jakiś urywek z pierwszego czytania, ale mieć ten głód Bożego Słowa i to pragnienie, żeby usłyszeć to, co Bóg chce mi powiedzieć. Ja myślę, że bardzo ważne jest w tym momencie przypomnienie poprzedniego tygodnia, bo jeśli nasze serce nie będzie otwarte, to trudno mu będzie słuchać. To wtedy wracamy do tego, co ja już mówiłam, że słuchamy, a nie słyszymy. Więc pamiętajmy o tym, że najpierw musimy serce otworzyć, otworzyć go na drugiego człowieka, ale otworzyć go na Boga, który przez tego drugiego człowieka na przykład chce nam coś przekazać. Dokładnie Ja myślę i te też. urzędy wstępne jeszcze tutaj dokończymy, żebyśmy mieli jakby zamknięte klamrą, które nas przygotowywały do słuchania Słowa Bożego. Później właśnie słuchamy Słowa Bożego, komentarza, czyli tej homilii i taką swego rodzaju odpowiedzią też na to Słowo Boże usłyszane, skomentowane, przemyślane w chwili ciszy jest credo, nasze wyznanie wiary. A później takim dowodem na to, że nasze serce jest otwarte, że nasze serce wysłuchało, ale też chce się dzielić z innymi, jest modlitwa powszechna, ta tak zwana modlitwa wiernych, gdzie chcemy objąć właśnie tym sercem otwartym wszystkie potrzeby Kościoła i świata. Marku? No tak, tutaj chciałem tylko krótko właśnie jeszcze dodać, że no nadmiar tych wszystkich pojęć, słów, terminów czasem nas przytłacza. Natomiast no, zdolność tej kontemplacji utraciliśmy, taki smak i radość i pragnienie. Nie chcemy już tych tajemnic Bożych za bardzo poszukiwać głębiej, ponieważ no, jesteśmy przekarmieni w kulturze obrazu też często duchowością, religijnością i tak naprawdę no ja w moim przypadku to ta regularność uczestnictwa w Eucharystii i ten dar tego spotkania i te słowa, które wypływają z milczenia i ten dialog taki doskonały, słucham i słyszę, no daje mi poczucie naprawdę wzrostu i radości. I ten tydzień też pragniemy na pewno zachęcić do no kontemplacji, tak, w tej szkole też Maryi, aby nie bać się wejść w tą intymną przestrzeń z Maryją, ponieważ kto pobiera nauki w jej szkole, ten nie modli się już nigdy sam. On nie pozostanie już opuszczony. Matka kocha dziecko do szaleństwa i wie, że my potrzebujemy najbardziej serce syna i kosztować tej miłości. No i ta mediacja Maryjna, że tak powiem, jest ważna w modlitwie, a nawet uważam, że w tych czasach niezbędna. Ten tydzień poświęcony będzie spotkaniu
z matką dziewiczą, matką nienaruszoną, matką najmilszą, matką przedziwną, matką dobrej rady, matką stworzyciela i matką zbawiciela. Z tych wezwań zawsze najbardziej zatrzymuje mnie, zastanawia matka nienaruszona. O proszę. Rzeczywiście bardzo piękny tytuł, który tak naprawdę odnosi się do tych wcześniejszych i do tego mówiącego o niepokalanym poczęciu, o tej prawdzie, że Maria jest i dziewicą, i matką. Są dwa obrazy, które mówią o tej prawdzie tego nienaruszenia. Z jednej strony taki obraz ogrodu, który nie jest zepsuty właśnie nieposłuszeństwem, a z drugiej strony jest to ten apokaliptyczny obraz Maryi, która zdołała jakby uciec i która dzięki temu, że właśnie wypełniła wolę Bożą, rodząc Zbawiciela, stała się właśnie nienaruszona przez grzech. Ona uciekła od grzechu. Jeszcze wcześniej Pan Bóg ją zachował od konsekwencji grzechu pierworodnego, więc cała nieskażona, a później dzięki temu, że tak pięknie współpracowała, w swojej wolności współpracowała z łaską Bożą, została przez całe życie nienaruszona, nie tylko w momencie swojego poczęcia, ale także do samego końca, aż do wniebowzięcia została nienaruszona. I jako matka właśnie chce rodzić swoje dzieci do tego, żebyśmy także mieli jak najmniejsze szkody związane właśnie z grzechem, no bo urodziliśmy się już ze skutkami grzechu pierworodnego, ale myślę, że tutaj Maria ma fundamentalne znaczenie, żeby tych grzechów było jak najmniej. I wtedy, kiedy jesteśmy blisko z nią, to wtedy mamy większe szanse na to, żeby grzech nie miał aż takiej siły rażenia, żeby też być na jej wzór, no wiadomo, po ludzku, po tych konsekwencjach grzechu pierworodnego, ale jednak mniej naruszonymi. A jeśli nam się przytrafia, przytrafia się pewnie regularnie, to zawsze jest możliwość wygumkowania w takim domku, który w innym domku. Ja tutaj teraz trywializuję, tak. ale zdecydowanie powinniśmy w tym momencie pamiętać o tym, że dostaliśmy dar, dostaliśmy ogromny dar tego, że możemy zaczynać z czystą kartą codziennie, od nowa, każdego dnia. Dokładnie, i to wezwanie właśnie na ten dzień Matko Nienaruszona kończy się takim zaproszeniem, by korzystać z tego zdroju łaski, ze spotkania z Chrystusem w sakramencie pokuty i pojednania. Maryja mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, i w tym wymiarze mówi, no idź do spowiedzi i powstań, padłeś, powstań, ale sakrament pokuty może cię wyprowadzić do tego stanu właśnie nienaruszonego, bo to jest niesamowite, że Chrystus właśnie w sakramencie miłosierdzia daje nam tę czystą, nienaruszoną kartę. Ja tu chciałbym jeszcze dodać coś, co jest też fascynujące w tym tygodniu naszego maryjnego maratonu, jeżeli chodzi o kontekst liturgii właśnie, no te słowa, które mnie zawsze dotykają, że spodobało się Bogu przez głupstwo słowa zbawić człowieka. Tak? Bóg objawił no potężne tajemnice wiary, no prostaczką, no nie ma względu na osoby, co daje no niesamowitą taką prawdziwą radość dziecka, wolność, bynajmniej dla mnie, że Bóg nie ma względu na osoby, tak? I ta przyjaźń, która mnie osobiście najbardziej kręci w tej relacji, tak? Że ja nie muszę się tu jakoś strasznie wykazywać jakąś, no tutaj teologią, abym został przyjęty przez Chrystusa, aczkolwiek oczywiście ona w niczym nie przeszkadza. Bóg mówi do prostaczków językiem prostaczków, a do teologów językiem teologów. Natomiast będę się upierał właśnie, aby szukać tej przyjaźni z Jezusem przez serce matki. To jest niebywały proces wzrostu w tej szkole miłości. Trzeba też najpierw samemu pełnym takiego wewnętrznego światła być, aby później dawać to światło innym. No i być przyjacielem samego siebie jest chyba najtrudniejsze w dzisiejszych czasach. Pokazać sobie miłosierdzie, strzec swojego serca przed tym nadmiarem grzechu. I kto potrafi tak żyć, wierzę w to głęboko, będzie też potrafił otworzyć się na,
na to, żeby być tym darem dla drugiego człowieka, a szczególnie dla Kościoła, który dzisiaj potrzebuje świadków, świadków miłości i przyjaźni z Chrystusem. Mam wrażenie, że lądujemy, ale chciałbym dodać jeszcze takiej pikanterii i myślę, że to może spowodować też, że my wylądujemy, a będzie się dużo działo. Mianowicie nawiązać do tego, co się dzieje w naszej ojczyźnie teraz w tych dniach, tak naprawdę od 2 dni. Zacytuję wypowiedź pewnego psychologa, który ma tam miliony wyświetleń i a propos piekła kobiet mówi, że przerażają go ci religijni fanatycy, bo są zafiksowani na dążeniu do swego nieba tak bardzo, że nie widzą piekła, które gotują dla innych. Polki, którym oni to piekło zgotowali, nigdy nie kupią ich bajek. Są mądre i ambitne, pewne siebie i obeznane ze światem, odważne, silne, znające swoją wartość. Ich się nie da zahukać. Jeżeli mówimy o piekle kobiet, to trzeba powiedzieć, że Maryja jest tą, która jest zaprzeczeniem piekła. Ona tak naprawdę poprzez swoje serce słuchające, czyli otwarte, nie głupie, naiwne, ale zadające pytania, szukające odpowiedzi, ale też ufające i właśnie pełniące wolę Bożą pomimo niezrozumienia i całej dramaturgii sytuacji, bo przecież wspomnijmy jeszcze ucieczkę do Egiptu, wspomnijmy rzeź niewiniątek, przecież tam to były setki dzieci, które zostały zakatowane zupełnie niewinnie. Ale właśnie Maryja swoją postawą jest totalnym zaprzeczeniem tej bezbożności właśnie piekła i diabła. Diabeł powiedział, non serviam, nie będę służył. Maryja mówi, fiat, niech mi się stanie według Twojego słowa. Diabeł chce doprowadzić właśnie do degradacji człowieka, do zniewolenia, a Maryja pokazuje, owszem, ja korzystam z łaski, ale jestem w pełni wolna. Ja nie jestem głupio posłuszna, nie jestem naiwnie gdzieś tam zapatrzona, ale właśnie ta relacja pomiędzy łaską a wolnością w życiu Maryi nie jest wprost proporcjonalna. Ona tam się to nie wyklucza. Im więcej łaski, tym więcej też wolności w niej i właśnie takiej mądrości. I myślę, że Maryja tutaj ma Polkom wiele do zaoferowania. Ona właśnie chce wyciągnąć z piekła. Ona chce też powstrzymać przed kolejną tragedią, bo chce też przeprowadzić niejako za rękę te kobiety, które są niepewne, które nie rozumieją, które się obawiają tego, jak wychować dziecko niepełnosprawne, co zrobić. Ale właśnie Maryja chce poprowadzić i wyciągnąć do nich pomocną dłoń i pokazać, że to życie zwycięża. To zabicie dziecka, usunięcie ciąży, jakkolwiek byśmy to ładnie nazywali, jest podwojeniem tego piekła, które jest gdzieś tam rozgrywane w sercu każdej matki, która gdzieś spotkała się z tym. My jako mężczyźni czy księża, wiadomo, że nie mamy aż takiej wrażliwości, natomiast tutaj wystarczy się wsłuchać chociażby w świadectwa kobiet, które się przyznają do tego, że dopuściły się aborcji i nieraz po 15 latach, po 30, po 40. Sama kwestia syndromu postaborcyjnego jest kwestią bezdyskusyjną, opisaną przez psychologów, pani psycholog, bardzo szczegółowo. Więc jeżeli mówimy o piekle, to Maryja jest pierwszą, która chce właśnie jako nienaruszona, ale ze świadomością tego, jak wielkim niebezpieczeństwem jest to wypowiedzenie diabelskiego, non serviam, odrzucam, nie chcę służyć też temu dziecku. Ona ma nam wiele, myślę, do powiedzenia i myślę, że w tym tygodniu warto tę naszą modlitwę, naszą Eucharystię ofiarować za te wszystkie, przede wszystkim matki, które w tym czasie gdzieś doświadczają tej niepewności związanej właśnie z badaniami prenatalnymi i tak dalej. Ale myślę też, że warto naszą modlitwę potraktować jako też taką wynagradzającą za grzechy przeciwko życiu, bo statystyki też tutaj nie kłamią. Mówimy o pandemii koronawirusa, od dzisiaj cała ojczyzna nasza jest w czerwonej strefie, a tutaj się toczy ta najważniejsza batalia. To jest około 50 milionów istnień ludzkich w skali roku na całym świecie, więc to są
statystyki dużo bardziej druzgocące niż te dotyczące koronawirusa. Amen. Proszę Państwa, kolejny tydzień modlitwy w sercu Matki, codziennie rozważania dotyczące kolejnych wezwań. Serdecznie zapraszamy www.sercematki.eu. Jak Eucharystia.